To jest program Dzień z Republiką. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również naszego gościa, pan profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie profesorze, komentujemy w tym tygodniu szeroko propozycję zmian traktatów Unii Europejskiej. Politycy, którzy są przeciwni tym zmianom mówią, że jest to zagrożenie dla suwerenności. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że jest to zagrożenie dla suwerenności państwa polskiego, że jest to próba likwidacji państwa polskiego. Ale w tej dyskusji bardzo często pojawia się wątek militarny. Zapytam na początek na naszego spotkania. Dlaczego te zmiany w traktatach unijnych uderzają w kwestie militarne i w bezpieczeństwo Polski? Dlatego, że tak są sformułowane propozycje zmian, chociażby artykułu 42, drugiego w artykule ten drugim w ustępie drugim. Zmiana ma wprowadzić coś, co dotąd nie miało miejsca, mianowicie Koncepcję Unii Obrony, która ma mieć zdolności w wymiarze wojskowym, ale oczywiście także cywilnym. I to ma być instytucja, która ma stworzyć realny, realną armię europejską. Przynajmniej, jeśli to połączymy z wypowiedziami byłego ambasadora Polski, Pana Lorenchowena, który stwierdził, że dobrze byłoby, gdyby niemieckie wojska na stałe stacjonowały w Polsce, no to nam się to naprawdę źle kojarzy ze względu na nie tylko doświadczenia historyczne, ale też na ostatnie bardzo intensywne działania ze strony Niemiec. No, Niemcy mają nieco inne interesy. W ramach Unii Europejskiej interesy geopolityczne, geostrategiczne, to jest zrozumiałe, to jest oczywiste. No, na przykład bardzo istotnym elementem lewarującym pozycję Polski, co było widać, jest posiadanie silnej armii. To, że w tej chwili, ze względu na realne zagrożenie, zaczęliśmy budować y, imponujący potencjał militarny w skali Europy. A więc budowaliśmy i jesteśmy w trakcie budowy najsilniejszej armii lądowej Unii Europejskiej. To w sposób oczywisty spowodowało, że mieliśmy jakby nadwyżkę potencjału. Dzięki temu stawaliśmy się bardzo realnym gwarantem bezpieczeństwa także dla całego regionu, w tym państw nadbałtyckich. No, przypomnijmy, że to właśnie jeden z takich obszarów, mianowicie przesmyk suwalski, jest uznawany za kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa nie tylko tych trzech republik nadbałtyckich wchodzących w skład NATO, ale bezpieczeństwa europejskiego w szerszym wymiarze. I to bardzo przypomina pewien dylemat strategiczny, z jakim NATO miało do czynienia w okresie zimnej wojny. I to tutaj rola Polski jest oczywista. W związku z tym, Budowanie takiej armii, opartej przy tym na bardzo nowoczesnym sprzęcie amerykańskim, koreańskim, powoduje, że my stajemy się silnym ośrodkiem, co oczywiście burzy porządek. Ten porządek budowany przez dziesięciolecia, którego strażnikiem miał być ten układ parysko-berliński, ale też burzy coś, co było budowane w tych relacjach Berlin-Moskwa. No, ten wspomniany był ambasador Niemiec w Polsce, powiedział otwarcie, że cała koncepcja Nord Stream 1 i Nord Stream 2 była oczywiście projektem politycznym. Otóż my przez dziesięciolecia różnego rodzaju sporów i ucierania się w relacjach z Niemcami podkreślaliśmy, że no jest potrzebna pewne, pewna lojalność we wzajemnych relacjach. I ta lojalność została złamana przez Niemców w momencie forsowania Nord Stream 1, a następnie Nord Stream 2. Chociaż to jest wpisane w koncepcję, no, tą nową koncepcję e, parcia na wschód, którego symbolem było przegłosowanie w parlamencie niemieckim, przesunięcia e, stolicy Zjednoczonych Niemiec z Bonn do Berlina. To był taki sygnał, że Niemcy dokonują rewizji geopolitycznej i mocno przesuwają się, zaczynają przez znów, na kierunku wschodnim. No, a konsekwencją był właśnie między innymi ów projekt Nord Stream 1, który był zagrożeniem w wymiarze gospodarczym, geopolitycznym, politycznym, strategicznym dla suwerennego istnienia tej przestrzeni państw Trójmorza, czy tej przestrzeni państw Europy Środkowej. Po prostu Niemcy chciały zdominować ten obszar w takim duopolu niemiecko-rosyjskim. No i... Ów ambasador powiedział otwarcie, tak, to był projekt polityczny. Przecież Niemcy cały czas kłamali, mówili, że to nie jest żaden projekt polityczny, to jest tylko i wyłącznie projekt gospodarczy. No, Angela Merkel, pytana o to przez dziennikarzy niemieckich, polskich, zachodnich, ciągle powtarzała, że nie, to jest tylko i wyłącznie projekt e, gospodarczy. No i ambasador powiedział, nie, myśmy wszyscy wiedzieli od początku, że jest to projekt polityczny. Innymi słowy, Powiedział, że Niemcy mają swoje interesy. I bez względu na to, jakby to nie wyglądało, nawet sięgając po kłamstwo, będą krywali te interesy, ale będą je realizowali. I to jest prosty przykład pewnej gry, która się toczy w ramach Unii Europejskiej, a polegający na tym, że Niemcy dążą do komasacji swojej władzy, wykorzystania tego instrumentu, aby wzmocnić swoją pozycję globalną jako silniejszego państwa, ponad to, jakim są, ale równocześnie. E, bardzo istotną rolę w, w tym bilansie sił odgrywa Polska. I tutaj spacyfikowanie Polski, wciągnięcie Polski w, taki, w takie żyrowanie niemieckiej potęgi jest bardzo, bardzo istotne. No i w konsekwencji tego typu projekt, który jest wyraźnie artykułowany, między innymi właśnie przez artykuł 42, a więc budowanie owej nowej, Unii Obrony, która ma być alternatywą tak naprawdę wobec NATO, pokazuje, że Niemcy chcą zbudować rodzaj sił zbrojnych, który jest w kontrze do tego, co my budujemy. Panie profesorze, tak? tutaj postawmy przecinek, bo ja tylko do pana komentarza, bo pan w zasadzie wyprzedził moje pytanie, jak te zmiany traktatowe w kontekście NATO pan widzi, to ja tylko dodam komentarz pani premier to Szydło. Członkostwo w NATO, a tym samym współpraca militarna z USA jest dla Polski najważniejszą gwarancją bezpieczeństwa. Gdy u naszych granic rozpoczęła się wojna, to Amerykanie Zareagowali z pełnym sojuszniczym wsparciem, przesyłając szybko do Polski znaczne siły swojego wojska. Dzięki temu możemy czuć się bezpiecznie. Tymczasem twórcy zmian w traktatach europejskich mają na celu, czego nie ukrowają we własnych pismach do Komisji Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, zmniejszyć rolę NATO w Europie, a nie wykluczone, że nawet wyprowadzić wojska z UE. Wyprowadzić wojska USA z krajów Unii. To działanie szkodzące bezpieczeństwu Europy, a zwłaszcza Polski. No siły polityczne, które w Niemczech mniej lub bardziej otwarcie deklarowały tego typu chęcia, więc wyparcie Stanów Zjednoczonych z Europy, one były i są. Tu odwołując się do koncepcji Dugina, czyli rosyjskiego geopolityka, on mówi, że w zasadzie dwa cele, bardzo, bardzo wysiłki strategiczne Rosji i Niemiec. Jedno to jest właśnie wypchnięcie NATO, a drugie to jest Polska, pacyfikacja Polski. To są te dwa główne cele, które strategicznie są w interesie rzekomo Rosji i Niemiec. No ale też pamiętajmy, że w momencie, w którym NATO powstawało, ono miało spełniać bardzo określone cele i do zakończenia zimnej wojny one, te cele były realizowane. W wyniku agresji Rosji na Ukrainę one wróciły. No, przypomnijmy sobie, że pierwszy sekretarz generalny NATO definiował, że sojusz powstał m.in. po to, aby Rosjan trzymać z daleka, mocno wiązać Zjednoc... Stany Zjednoczone z Europą. No i co też ważne, czy się Niemcy pod kontrolą? Więc w samej formule NATO Niemcy są brane od samego początku pod uwagę jako państwo, które potencjalnie ma być spacyfikowane, ma przestać zagrażać bezpieczeństwu europejskiemu. No i też przypomnijmy sobie, że przecież u zarania powstawania koncepcji Europy, Zjednoczonej Europy, Pierwsze koncepcje odwoływały się też do tej, tej świadomości, że trzeba wymyślić rozwiązanie, aby związać Niemcy, aby Niemcy przestały być zagrożeniem europejskim, a więc jakby wiąże zarówno Unii Europejskiej, jak i sojuszu jest ten sam, ta sama kwestia bezpieczeństwa Europy, także przed samymi Stanami, także przed Niemcami. Więc ta kwestia dzisiaj forsowania, pewnych zmiana. Przypomnijmy, że e, zasadniczy kształt przedstawiony pod obradę Parlamentu został przygotowany przez pięciu e, e, m, polityków, europolityków, europosłów, z których czterech, czterech to byli Niemcy. więc e, no, Można powiedzieć, że to był stricte projekt niemiecki. To nie, nie, w historii tego typu wydarzenia się nie zdarzały, żeby bardzo ważne wydarzenia, więc no, powiedziałbym, przygotowany na, na kolanie szybko, projekt radykalnych zmian, w zasadzie rewolta, wysadzenie w powietrze całego systemu politycznego Unii Europejskiej, był przygotowany w zestawie miażdżąco, wskazującym na to, na to kto za tym projektem stoi no, stoją Niemcy. Co więcej, jeden z tych polityków, który przygotowywał właśnie między innymi pakiet militarny, Scholz, nie mylić z kanclerzem oczywiście, to jest były, były ambasador Republiki Demokrat Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Pekinie, w Awienckiej Republice Ludowej, czyli Wysoki funkcjonariusz jednego z najbardziej reżimowych państw na świecie, bo DDR był jednym z największych więzień, jakie wymyślono w Europie. Porażający system, który wychował wielu polityków, którzy dzisiaj robią karierę w ramach. Instytucji międzynarodowych, za, za którymi staje, stoi autorytet państwa niemieckiego. No ale te elementy, a więc zmiany artykułu 42, chęć powołania także agencji do spraw zdolności obronnych, badań i zakupów, pokazuje, że e, e, chciano stworzyć armię i wyposażać ją w sprzęt kupowany w sumie głównie przez z firm niemieckich, i francuskich, dlatego że. Co jest ważne? Nie tylko chodzi o wprowadzenie nowych instytucji, ale wprowadzenie, wypchnięcie weta czy, y, y, jako y, gwaranta, który pozwala powstrzymać zabójcze, zdaniem niektórych państw, zmiany, ale wprowadzenie także tej formuły w większości kwalifikowanej, także w kwestiach chociażby dotyczącej bezpieczeństwa i obronności. Panie nie, coś... profesorze, bo tutaj Krzysztof Szczucki, pan poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan profesor też mówił o tym, jeśli chodzi o właśnie obronność, że jeden twór europejski miałby decydować o obronności w całej Unii Europejskiej. Czyli co? Czyli jakby ten europejski rząd, tak nazwijmy to potocznie mówiąc, Miałby decydować, jakie pieniądze my w Polsce przeznaczamy na obronność, oni będą robili nam listę zakupów, czy też rozdzielali w tych państwach europejskich. Wy macie tyle tego, wy macie tyle, te zakupy tu robicie. Tak to miałoby wyglądać? No, wyjaśniam, mechanizm fundamentalny, a więc mechanizm głosowania oparty na koncepcji większości kwalifikowanej, jest tak skonstruowany, że nie można podjąć żadnej decyzji. Bez zgody Niemiec i Francji, bo one mają y, właśnie weto, One mają 35% łącznie y, y, ilość ludności tych dwóch państw, to jest około 35% całej populacji w tej chwili Unii. W związku z tym oni sami są w stanie gwarantować blokadę jakichkolwiek rozwiązań. Innymi słowy, zablokują każde rozwiązanie dotyczące na przykład zakupów broń w określonym miejscu, jeśli nie będzie to uwzględniało interesów niemieckich. Innymi słowy, w konstrukcji, jaka ma być wprowadzona, Niemcy i Francja posiadają skuteczne weto, pozwalające zablokować jakiekolwiek zmiany, jakiekolwiek majstrowanie przy systemie politycznym, który ma być wprowadzany, ale równocześnie wymuszają takie rozwiązania, za którymi oni będą się opowiadali. A więc ten system wysysa cały potencjał siły. I cały potencjał gospodarczy, polityczny w stronę tych dwóch państw, a w istocie w stronę Berlina, dlatego że w tym duopolu coraz bardziej słabnie Francja i coraz bardziej ona staje się zachodnikiem znów Niemiec. Więc mamy do czynienia z takim podwójnym klinczem. Niemcy stworzyły system, czy poprzez zjednoczenie uzyskały tak istotną przewagę nad Francją, że ten motor Unii Europejskiej przestał, przestał funkcjonować i w zasadzie Niemcy. Wyraźnie dominują w tym układzie nad Francją, a z drugiej strony Niemcy poprzez wypchnięcie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowały, że ten system większości kwalifikowanej zaczął pracować właśnie na te dwa państwa. Bo jednym z głównych celów, dlaczego Wielka Brytania została wypchnięta z Unii Europejskiej, to było właśnie to, że ten mechanizm większości kwalifikowanej. Potężnie zaczął przyspieszać, bo zaczął pracować tylko i wyłącznie na rzecz Niemiec i Francji. I w zasadzie główny ten problem, to, ten punkt krytyczny to było wprowadzenie, częściowe wprowadzenie tego mechanizmu w pewnych obszarach. I to pokazało, jak fatalnie funkcjonuje ten mechanizm, dlatego, że on doprowadził do masakry wielu obszarów funkcjonalności Unii Europejskiej. Dalsze wprowadzenie tego typu mechanizmu no, zniszczy całość, stabilność tego systemu. A w zasadzie spowoduje, że ten system przekształci się w taki hierarchiczny system, czyli dominacji niemieckiej nad pozostałymi państwami unijnymi. A w tym wymiarze militarnym, oczywiście, powstanie, powstaną siły zbrojne, które będą kontrolowane przez dowództwo niemieckie. Armia niemiecka będzie stacjonowała w Polsce, wyposażana przede wszystkim przez niemieckie koncerny zbrojeniowe, które produkują gorszy sprzęt od tego, który my zakupiliśmy, będzie narzucała te standardy, bo innych nie będzie. W konsekwencji też ta armia będzie m, pełniła podwójną rolę. Ona nie tylko będzie nas mogła teoretycznie, słowy bronić, ale będzie mogła czuwać nad zachowaniem poszczególnych państw, aby te państwa nie, nie były krnombrne wobec Brukseli. Więc to jest podwójne działanie. O tym się nie mówi, ale przecież tego typu armia będzie mogła stanowić czynnik, no, powiedzmy, Pozycjonowania tych państw, no przecież monopol użycia siły w pewnym stopniu przejdzie właśnie w ręce tego budowanego systemu stopniowo, krok po kroku, no ale tak to było w momencie, w którym zawiódł ten mechanizm forsowany przez Niemcy i Francję, więc zbudowania konstytucji. Jak pamiętamy na drodze demokratycznej konstytucja została obolona, nie wprowadzona, ale nie mówi się o tym szeroko, że Niemcy wtedy wykorzystali furtkę, tylnymi drzwiami wprowadzili pewne elementy z tej konstytucji. No i między innymi właśnie mechanizm większości kwalifikowanej, który jest zabójczy dla funkcjonowania Unii Europejskiej, masakryczny w wymiarze gospodarczym, politycznym. A próbuje się przeforsować ten mechanizm, rozszerzając jego stosowanie między innymi właśnie na obszar bezpieczeństwa, co ważne. Także trybunał ma uzyskać możliwość orzekania w sprawach bezpieczeństwa i obronności, ma być wyposażony w tego typu instrumenta. a więc dodatkowy będzie jeszcze taki bad na niektóre państwa, które będą po prostu zmuszane do pewnych działań, będą zmuszane do tego, aby być. Spełniać tę rolę podporządkowania się interesom centrali, czy też interesom e, określonych lobby, czy też interesom Berlina, wbrew interesom bezpieczeństwa. No bo problem polega na tym, że przecież po napaści e, Rosji na Europę, cała e, Rosji na Ukrainę, cała Europa widziała, że e, Niemcy za, zawiodły na całej linii, jeśli chodzi o o bezpieczeństwo europejskie, jeśli chodzi o wyobraźnię związaną z odpowiedzialnością w tym wymiarze. Niemcy po prostu są uznawane za jedno, jedno z państw współwinnych wybuchowi tej wojny. Tutaj zresztą wiele do powiedzenia ma niestety koalicja, która obecnie wraca do władzy w Polsce, bo ona odegrała bardzo istotną rolę. W procesie. Panie profesorze, to ostatnie już pytanie, bo niestety musimy kończyć. No to zapytam pana o pana ocenę w takim razie. Yy, mamy wstępne informacje, yy, że jeżeli premierem będzie Donald Tusk, to ministrem obrony narodowej będzie Władysław Kosiniak-Kamysz, a Radosław Sikorski ministrem spraw zagranicznych. Yy, to są bardzo ważne ministerstwa, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, jak pan to skomentuje już na koniec. No, kolejny znak słabości, yy, 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 przerażający znak słabości – i w zasadzie można powiedzieć, że bardzo dobry sygnał dla Moskwy i dla Berlina. To mo, można powiedzieć, bójmy się Polacy. Szkoda, że w Niemczech i w, w Rosji znów piją szampana za, za, za to, co się dzieje w Warszawie i w Polsce. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był Państwa i moim gościem. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Już za chwilę koronka do Miłosierdzia Bożego na antenie Telewizji Republika o godzinie 15.30 program Republika po Południu, a o 19.00 główny serwis informacyjny dzisiaj. Serdecznie zapraszam w imieniu koleżanek i kolegów i życzę dobrego piątkowego popołudnia bez tego silnego wiatru. Do zobaczenia.